Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku wnioski przyjmuje od początku tygodnia. Na pomoc finansową przed skutkami podwyżek mogą liczyć mieszkańcy, którzy spełniają warunki dotyczące progów dochodowych. Dla gospodarstw jednoosobowych jest to 2100 zł miesięcznie, w przypadku gospodarstw wieloosobowych 1500 zł miesięcznie na każdą osobę. Dodatki wynosić będą od 400 do prawie 1500 zł w zależności od rodzaju źródła ogrzewania. Każdego dnia wnioski o pieniądze składa kilkaset osób. Lepiej zrobić to już teraz, żeby nie czekać długo na pieniądze. W przypadku przekroczenia tego progu dochodowego świadczenie też przysługuje i ono będzie pomniejszane o kwotę przekroczonego dochodu. Więc w praktyce gospodarstwo domowe jednoosobowe, jeśli nie przekroczyło kwoty 2480 zł, może ubiegać się o dodatek osłonowy, aczkolwiek w tym przypadku ten dodatek wyniesie tylko 20 zł. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego i w jednoosobowych gospodarstwach domowych mówimy o dodatku w wysokości 400 zł. To jest świadczenie przyznawane na cały rok. Dwu- i trzyosobowe rodziny otrzymają dodatek w wysokości 600 zł. Cztero-pięcioosobowe rodziny w wysokości 850 zł, a rodziny sześcioosobowe i większe mogą liczyć na kwotę 1150 zł. Te świadczenia mogą wzrosnąć o 25%. W przypadku gospodarstw domowych, w których znajdują się piece, kominki, kotły na paliwa stałe, opalane węglem bądź produktami węglopochodnymi, ale pod jednym ważnym warunkiem, że to źródło ciepła, mieszkanie zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Świadczenia przyjmowane są do 31 października tego roku. Natomiast złożenie wniosku do końca stycznia tego roku gwarantuje, że świadczenie będzie wypłacone, pierwsza rata tego świadczenia będzie wypłacona do końca, pod koniec marca tego roku. Więc założeniem ustawodawców była wypłata tych świadczeń w dwóch ratach. Jedna do 31 marca, druga do 3 grudnia 2022 roku. Formularze wniosków znaleźć można na stronach MOPR-u i Urzędu Miasta. Przesłać je można listownie lub wrzucić do specjalnej urny w siedzibie MOPR. Tam też można otrzymać pomoc przy ich wypełnieniu. Dokument można też złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu ePUAP. Jak szacuje rząd, z pomocy osłonowej skorzystać może nawet co druga rodzina w kraju. W Słupsku jest około 35 tysięcy rodzin, co oznacza, że pieniądze mogą trafić do kilkunastu tysięcy z nich.